Wiarygodny, dobry i przekonujący dialog to chyba jest tekst, którego bym nigdy nie nazwała dialogiem. Bo dialog się kojarzy czasem z czymś sztucznym, z czymś, co bohaterowie muszą sobie nawzajem powiedzieć, żeby przekazać jakąś informację albo jakąś emocję. Natomiast taki dobry dialog w filmie jest czymś najbardziej naturalnym. Jest napisane naturalnym językiem, czyli czasem bywa niegramatyczny, bo ludzie nie zawsze mówią gramatycznie. Jest czasem napisany językiem bardziej potocznym niż literackim, po to, żeby nie sprawiać wrażenia sztuczności, że nie obcujemy z literaturą, ale obcujemy z człowiekiem, który coś mówi, nie zawsze mu wychodzi, czasem mu się plączą słowa, nie zawsze mówi to, co chce powiedzieć. Dobry dialog to w związku z tym dialog, który ma jakiś podtekst. Czyli bohater mówi coś, a myśli coś innego i na podstawie sytuacji, w jakiej się znajduje, my doskonale wiemy tak naprawdę, co kryje się za tymi słowami, że te słowa są kłamstwem. No taki, że nie zgrzyta. To znaczy, że słyszymy, dobry dialog, słyszymy go i on wydaje się naturalny. To znaczy, jeżeli ten aktor otwiera usta, to w tej postaci, którą jest, czy jest kucharką w szkole, czy gangsterem, no nie ma dysonansu, jak aktor otworzy usta i to brzmi wiarygodnie. Wiarygodny, dobry dialog. To dialog prawdziwy, taki, w którym bohater nie jest literacki, nie mówi frazami z książki, nie... To też dialog, w którym dana postać mówi swoim językiem. Nie może być tak, że po przeczytaniu całego swojego tekstu widzimy, że generalnie nie ma znaczenia, czy to mówi postać A, postać B, postać C, bo wszyscy mówią tym samym językiem. To jest zły dialog. Dobry dialog to ten, gdzie czujemy, że to tylko ta postać mogła tak to skomentować, tylko ta postać mogła tak to powiedzieć. Ale dobry dialog to też nieprzegadywanie. To obraz, to wszystkie czynności, które aktor może zrobić zamiast mówienia. Dialog ma dopełniać. To trzeba pamiętać na samym początku, że dobry dialog nie ma nic wspólnego z taką mową potoczną. Jakby dobry dialog to nie jest mowa potoczna, to zawsze jest dialog, który wynika z konstrukcji świata. Najpierw trzeba skonstruować świat, wiedzieć, jakie są jego zasady, jaki to jest gatunek, co też wpływa na świat, który pokazujemy w filmie. I z tej takiej mnogiej takiej siatki gatunku, tego, czy to jest komedia, czy to jest dramat, czy to jest film sensacyjny, z tego wszystkiego wynika, w jaki sposób należy pisać dialog. I to trzeba wiedzieć. Dialog jest sztuczny i to nie jest problem. Dialog jest wykreowany wewnątrz świata filmowego i wtedy jest wiarygodny. Nie gdy przypomina prawdziwy sposób rozmowy, tylko to, że wynika ze świata, który otacza bohatera. I dopiero wtedy taki dialog jest wiarygodny. To jest dialog, bez którego obyłaby się scena. Uważam, że to jest kluczowe w ogóle w pisaniu dobrych dialogów. To jest trochę tak, że dialog powinien być ozdobnikiem dla mnie w filmie, a nie jakąś taką siłą napędową i opowiadania filmowego. I dlatego najlepsze dialogi, zauważyłem, że najlepiej mi się pisze dialogi, wtedy, kiedy jestem spokojny, jak chodzi o to, że scena sobie i tak bez nich poradzi. Czyli kiedy inscenizacja jest na tyle wyrazista, kiedy przebieg fabularny jest na tyle sugestywny, że nawet dialog nietrafiony i tak popchnie, w sensie nie sprawi, że scena nie pójdzie naprzód. Nie? I w tym sensie to powinien być dialog niedefinicyjny, czyli nie nazywający intencji postaci, nie wyrażający wprost konfliktu. Oczywiście to są sytuacje, w których to się robi i na pewno jest masa wyjątków i sam na pewno też tak wielokrotnie zrobiłem, że użyłem takich kwestii, ale co do zasady, takim dla mnie jakimś azymutem, na który staram się nakierować w pracy, to jest właśnie zawsze taki dialog, w którym postaci nie mówią, czego chcą wprost, nie mówią
jakie są ich cele, nie mówią dokąd zmierzają wprost, tylko poprzez rozmaite inne kwestie dialogowe jesteśmy w stanie to wyrazić. Ja myślę, że to wszystko jakby co jest w filmie, te wszystkie dialogi, one przychodzą do nas w różny sposób. Czasami przychodzą w snach, czasami przychodzą na jawie, czasami przychodzą przez lekturę, oglądanie, przez skojarzenie. To jest ważne, żeby się nie zamykać na te głosy, które do nas trafiają i mieć otwarte serce i otwarty umysł. Ja przed fabułami robiłam dużo dokumentów i to z pewnością mnie wyczuliło na rzeczywistość. Zawsze lubię, kiedy na przykład operuję w jakichś środowiskach, których nie znam, czy na przykład w szpitalu, czy coś, lubię to zdokumentować. Lubię wiedzieć, jak tam ludzie mówią. Jak się na przykład, pamiętam, miałam taką scenę w korporacji, w Zabawie. Jedna z bohaterek pracowała w korporacji, jedna z tych alkoholiczek. I w związku z tym, że ja nigdy nie pracowałam w korporacji, nie wiedziałam, jak ci ludzie tam ze sobą rozmawiają, więc zaprosiłam na plan koleżankę, która pracuje w takiej korporacji. No i ta cała nowomowa tam wybrzmiała, że oni tam muszą... To są, już teraz nie pamiętam tych słów, ale to są spolszczone takie angielskie terminy. I to wtedy sprawia, że wtedy wierzymy w ten świat, bo wiemy, że oni tak mówią, że tak to jest. Czy też lekarze i te ich na przykład różne grube żarty te lekarskie. To fajnie jest wiedzieć i potem tego użyć. No właśnie, z dialogami jest tak, że jak scenarzyści uczą się warsztatu, to często mamy takie zadania na początku drogi, słuchać ludzi, jak ludzie mówią, żeby potem w scenariuszu oddać tak, jak ludzie mówią. Nie, to też nie jest tak. Scenariusz tylko udaje rzeczywistość. Scenariusz nie jest odwzorowaniem mowy takiej, jak słyszymy jeden do jednego. Spotykam się z tym, że często tacy, powiedzmy, początkujący scenarzyści przychodzą do mnie i właśnie, czego chcecie się nauczyć? Pisania dialogów. Czyli są z takim przekonaniem, że dialogi załatwią sprawę. Nie, dialogi naprawdę nie załatwią sprawy. Błyskotliwy dialog, okej, super, jeżeli potrafimy taki pisać, ale to nie zbuduje historii. Czyli podstawą dobrego scenariusza jest naprawdę dobre opracowanie tej bazy, tego fundamentu, czyli właśnie to, co powiedziałam, gatunek, temat, przesłanie, dobre osadzenie postaci, dobre ustawienie przebiegu historii, wybranie właściwej struktury narracyjnej, którą chcemy wykorzystać do tego projektu, bo taka struktura najbardziej będzie odpowiadała temu, co chcemy powiedzieć scenariuszowi i potem dopiero przejście do kształtowania historii, a dialog jest naprawdę na samym końcu. Jeżeli jest błyskotliwy dialog, a nie ma pod spodem jakiejś historii solidnej, spójnej, odpowiadającej gatunkowi albo jakby bawiącej się z tym gatunkiem, to leżymy. No i takich filmów możemy, nie będę tutaj przytaczać tytułów, ale faktycznie takich filmów w ostatnich 20 latach, jak obserwowałam, powstało trochę z założeniem, że włożę tutaj 15 dowcipów ze strony, nie wiem, dowcipy.pl, jeżeli taka istnieje i już będzie świetny scenariusz. No nie. Ja osobiście kocham pisać dialogi, to jest moja ulubiona chyba część. Ja mam notes, kiedy zmierzam się z jakąś sceną, która jest ważniejsza dla akcji, taka ma w niej paść więcej i to nie mówię o słowach, co ma pchnąć naprawdę, czy generalnie każda scena powinna popychać akcję do przodu, natomiast pewne są same w sobie jak osobny film. Takie sceny ja lubię sobie zapisywać w notesie, po dialogach tylko, i noszę ten notes z sobą, mam go, kiedy gotuję, kiedy, nie wiem, robię inne rzeczy, bo on pracuje gdzieś we mnie w środku. Znaczy nawet nie sam dialog, co te postaci, to w jakim one są momencie, co by chciały sobie nawzajem powiedzieć. Ja kompletnie nie wiem, jak napisać zabawny dialog, bo ja w ogóle nie mam poczucia humoru. Więc ja nie mam zielonego pojęcia, jak to się robi i jak to robiłem, że ludzie się czasami śmiali z tego, co ja napisałem, a czasami nie. Ja w ogóle nie umiem prawdopodobnie scenarzystom dać żadnej rady, ponieważ to jest tak, że to jest jeden z tych niewielu zawodów, których nie da się nauczyć. I nie da się tak naprawdę komuś radzić, co zrobić, żeby to, co napiszę, było śmieszne. No bo na to nie ma żadnej książki, mimo że o pisaniu scenariuszy napisano tony podręczników. I nie ma właściwie nikogo takiego, kto nauczyłby
drugiego Szekspira albo drugiego Woody Allena. No po prostu tego się nie da nauczyć. To albo ktoś ma to gdzieś w głowie i to mu przychodzi łatwo, albo nie. Natomiast to nie jest do wyćwiczenia, to nie jest do nauczenia, to w żaden sposób no, tego się nie nabywa. Niestety scenariopisarstwo, o czym jeszcze później się dużo dowiecie, jak się spotkacie ze mną na moim wykładzie, to niestety scenariopisarstwo to jest bardziej sztuka niż na przykład reżyseria. A tam, gdzie jest sztuka, tam nauczanie się właściwie kończy. Myślę, że to ma coś wspólnego ze słuchem muzycznym. To znaczy dialog to jest rytm, dialog to jest też wyczucie czasu, timing, tak? Dialog to jest wyczucie czasu także w kontekście czasu i miejsca, pewnej historyczności, tego, czy dialog brzmi współcześnie, czy archaicznie, czy brzmi naturalnie, czy nienaturalnie. Spośród wszystkich umiejętności scenariopisarskich wydaje mi się, że pisanie dobrego dialogu jest tą, której najtrudniej się nauczyć, dlatego że ona ma coś w sobie właśnie z wrodzonego słuchu muzycznego, a przede wszystkim z takiej wrodzonej ciekawości językowej, to znaczy wrodzonej ciekawości tego, jak ludzie mówią do siebie. Niektórzy są na to głusi, niektórym jest to obojętne. Ale jeżeli kogoś interesuje to, przede wszystkim w jaki sposób ludzie na co dzień unikają mówienia prawdy, albo unikają mówienia o rzeczach, które są dla nich bolesne i tworzą takie różne, że tak powiem, wsporniki, obejścia, bypassy, to jeżeli ktoś jest na to wyczulony, to nie będzie dla takiej osoby nudnej rozmowy. Dlatego, że jeżeli będzie się przysłuchiwać na przykład rozmowie jadących w tramwaju osób i usłyszy, że tam przecież tak dużo się dzieje pod powierzchnią, tak? Nawet przemówienie, nie wiem, na otwarciu fabryki ołówków będzie dla tej osoby interesujące, bo usłyszy taką składnię, która coś jednak mówi o tej postaci, zwłaszcza to, czego ta postać nie chce sama o sobie powiedzieć. Więc powiedziałbym, że dobry dialog i pisanie dobrego dialogu w dużej mierze, poza właśnie czysto literacko-rytmiczno-słuchowym aspektem, ma też taki aspekt ciekawości ludzi. Też pamiętajmy, że pisanie dialogu to jest taki dwuzwrotny układ, dlatego że dobre dialogi pisane w konkretnym stylu też potem zaczynają żyć własnym życiem, prawda? Mamy zresztą w Polsce przykłady. Najbardziej wystylizowane dialogi w polskim kinie ostatnich 20 lat pisze Marek Koterski. To nie jest polszczyzna taką, jak ją znamy ją z ulicy. To jest autorska interpretacja, stylizacja Koterskiego. My dosłuchujemy się w tej koterszczyźnie, tej polszczyzny, którą znamy, ale prawda jest taka, że ona jest zupełnie inna. Tylko że on po prostu stworzył swój język, stworzył swój idiom. Mamy bardzo niewielu takich autorów. Troszeczkę mam wrażenie, że Wojciech Smarzowski to też ma, ale pod względem takiej właśnie pięknej i stricte autorskiej stylizacji dialogowej, to nikt tego nie robi w Polsce, tak jak właśnie Koterski. Myślę, że największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o dialog, jest mieć postać po prostu. Jeżeli ma się taką postać, która już płynie w niej krew i znamy ją tak dobrze jak swoich domowników i swoją rodzinę i ona żyje w naszej głowie, chodzi i oddycha, to ten dialog nie będzie fałszował. Więc tak w ogóle wydaje mi się, że w scenariuszu najważniejsza jest postać. Jeżeli ma się postać, to de facto ma się już 80% pracy. Dobry dialog to jest taki, który nie trzeszczy, nie szeleści papierem, który jest w ustach aktora, brzmi naturalnie. Brzmi tak, jakby nikt tego nie napisał, tylko on sam sobie po prostu z siebie to powiedział. Nie jest literacki, tylko jest właśnie taki kolokwialny. Najlepiej by było, żeby był również jakoś lekko dowcipny. To jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne i najczęściej te dobre dialogi pisze się już, bo one oczywiście jakby są zaznaczone w scenariuszu, ale potem już na planie, kiedy próbujemy, one są zazwyczaj te dobre dialogi wypadkową tego mojego ucha, bo to trzeba mieć ucho trochę do dialogów, i intuicji aktorów. Tak, jakby ucho do dialogu jest potrzebne. Nie chodzi o to, żeby wiedzieć, jak grać na pianinie, ale na przykład, żeby nie gwizdać i fałszując. Jakby to jest jakby taki odruch, który ja jakby posiadam. Jakby słucham ludzi, lubię podsłuchiwać ludzi, czerpię też z takiego idiomu literackiego czasami.
Tylko, że jakby nie chodzi o to, żeby wybrać jedną rzecz, tylko zrobić taki duży, duży miks, bo tylko wtedy taki dialog jest i dopasować go do świata, tylko wtedy taki dialog jest żywy. Więc ja do dialogu podchodzę, znaczy w bardzo naturalny sposób, jakby się nigdy nie zastanawiam, nigdy nie miałem problemu z pisaniem dialogu, więc to akurat przychodzi mi z łatwością. Ja jestem takim troszkę szpiegiem filmowym. Staram się obserwować życie i notować właśnie jakieś takie sformułowania, które gdzieś tam mi wpadną w ucho. I bardzo, bardzo fajnie jest je potem włączać do dialogów, bo one tworzą taką właśnie tkankę autentyzmu pewnego. W ogóle sfera języka to jest osobny temat, bardzo ciekawy, ale może innym razem. Posłuchuję namiętnie. Jestem na każdej imprezie tą osobą, która siedzi pod ścianą i się nie odzywa, co budzi podejrzliwość. Każde spotkanie towarzyskie ze mną kończy się prośbami ze strony znajomych, tylko tego nie pisz. Nie mogę powiedzieć, że dotrzymuję słowa. Czasem udaję, że nie słyszałam. To nawet nie jest kwestia tylko złapania dialogu, który fajnie brzmi, czy jest zabawny, tylko czasem całe historie do mnie przychodzą w ten sposób, że kogoś spotkam i usłyszę coś, co mówi. Jedno zdanie, dowcip, słowo, którego nie słyszałam 20 lat. Słucham i czasami słyszę świetne wymiany i dialogi. Zawsze sobie obiecuję, że będę zapisywać. Niestety nie robię tego, czego czasem żałuję. Ale może parę użyłam kiedyś. Natomiast generalnie słuchanie ludzi jest o tyle potrzebne, że pomaga uchwycić właśnie tę różnorodność języka, jak każdy z nas mówi, jakie błędy popełniamy, które tworzą taką unikatową, oryginalną wypowiedź dla każdego człowieka. Pod tym względem nic nie zastąpi żywego właśnie języka obok nas, gdzieś na ulicy, czy nie wiem, w sklepie, czy oglądanie też filmów czy seriali, gdzie są takie wartkie, dobre dialogi, mnie samą czasami potrafi wprowadzić w taką tendencję, że później siadam i też łatwiej się pisze. No. Szczerze mówiąc, ja uważam, że dialog filmowy jest dialogiem bardzo kreacyjnym i my mamy to, co odbieramy jako dialog realistyczny, w ogóle nie jest dialogiem realistycznym. Ja miałem za sobą jakąś taką drobną przeszłość dziennikarską, głównie w kulturze, ale nie tylko, też trochę, no, różne rzeczy tam popisałem i zauważyłem później, po latach, że właśnie jakby to, jak ludzie mówią, na przykład w wywiadach, tak, nijak ma do tego, jak mówią w filmach, ale też jak ludzie mówią w różnych zwykłych sytuacjach, się nijak ma do tego, jak mówią w filmach. Więc wydaje mi się, że paradoksalnie to za tym, co my odbieramy jako realizm i też realistyczny dialog, nie stoi wcale jakby dialog z życia wzięty. Gdybyśmy zobaczyli film z dialogami z życia wziętymi, to mielibyśmy poczucie, że on nie jest realistyczny. Więc to jest dość kreacyjna praca. Przede wszystkim staram się unikać tego, co jest w polskich filmach bardzo częste, czyli dialogi definicyjne i dialogi na temat herbaty, jakby picia, jedzenia, ale które nic de facto nie wnoszą, tylko napijesz się czegoś? To nie jest ważne tak naprawdę w tej scenie, czy ktoś się czegoś napije, czy nie. Takiej waty jest, uważam, dość dużo dialogowej, która ma właśnie, może podbić takie wrażenie realizmu, bo faktycznie tak ze sobą rozmawiamy, ale w filmach, jeżeli nie jest tak, że ta herbata jest zatruta, albo nie wiem, wyraża jakąś niesamowicie ważną rzecz w kontekście sceny, no to zazwyczaj nie jest to interesujący ozdobnik. Znaczy, dobry dialog to na pewno nie jest to dialog informacyjny, to jest taka oczywistość. Nie należy mówić o tym, co widać, ani pokazywać tego, o czym się mówi, prawda? I to jest taka zasada, która odnosi się do dialogu. Dialog też powinien być skonstruowany na zasadzie, dobry dialog, na zasadzie pewnej jakby ukrytej myśli, prawda, która gdzieś tam pod spodem jest przeprowadzona. No jest taki słynny przykład dobrego dialogu z filmu Casablanca, na przykład, kiedy Humphrey Bogart przyjeżdża do tego miasta i wtedy na pytanie, dlaczego tu przyjechałeś, odpowiada, że przyjechałem do wód. Na to pada riposta, dlaczego do wód, skoro to miasto leży na pustyni.
I na to odpowiada, widocznie mylnie mnie poinformowano. No i to jest przykład dobrego dialogu, prawda? Bo to jest taki dialog, który strasznie dużo mówi o bohaterze, jednocześnie nie mówiąc nic wprost. Jeszcze jedną rzecz, jeszcze jedną cechę musi mieć w sobie dobry dialog, mianowicie musi mieć w sobie autentyzm, co nie oznacza, że to jest jakby przeniesienie z realnego świata jeden do jednego. Zresztą nic w kinie nie znaczy, że to się tak przenosi mechanicznie. Ta cecha autentyzmu to jest coś bardzo ważnego. Ja pamiętam, jakim odkryciem dla nas był film Krzysztofa Kieślowskiego pod tytułem Spokój. To jest zresztą taki jeden z moich ulubionych jego filmów, który zrobił na mnie wielkie wrażenie. I ten film jest właściwie cały oparty na dialogach, które stworzył na kanwie scenariusza Jerzy Sztur. I on, i właśnie te dialogi mają w sobie ten niesamowity ładunek autentyzmu. Ja dochodzę do takiego wniosku, zresztą może pod wpływem takiej myśli, którą gdzieś też przeczytałam, że taki jakby zbyt rozbudowany dialog w filmie to jest przejaw impotencji scenarzysty. W jakimś sensie się zgadzam z tą opinią, ponieważ dla mnie kino to jest jednak głównie opowieść przy pomocy obrazów. I stosując tę taką generalnie słuszną zasadę, że im mniej, tym więcej, staram się bardzo redukować dialog w swoich filmach do takiego niezbędnego minimum. W ostatnim swoim filmie Powrót na przykład, pierwszy dialog w tym filmie pada mniej więcej po chyba 20 minutach ekranowych. I to wydaje mi się no, jakimś takim ciekawym eksperymentem, który przeprowadziliśmy i który udowadnia, że można opowiadać wciąż obrazami. To jest chyba największe pytanie w ogóle całej tej gry, całej tej zabawy, prawda? Co to znaczy dobra postać? Dwie rzeczy, które pozornie się wykluczają, ale które absolutnie muszą zaistnieć wspólnie, to jest jednoczesna familiarność i zaskoczenie. Tak? To znaczy my z jednej strony musimy rozpoznać tą postać jako pewien typ, tak? Jako coś, co my już znamy. My znamy tę postać z życia, z kina. Wiemy, że to jest na przykład, nie wiem, zły szef, tak? Albo ambitny marzyciel. Tak? To są postaci, to są typy, więc my to musimy rozpoznawać, ale ta postać jednocześnie musi nas czymś zaskoczyć. A najbardziej myślę, że zaskakuje nas sprzecznością własnych dążeń. Bo to jest coś, do czego sami przed sobą nie chcemy się przyznawać, że nasze dążenia często bywają sprzeczne i często działamy, że tak powiem, na szkodę własnych pragnień. I jeżeli widzimy to w postaci, że ta postać jednocześnie bardzo czegoś pragnie, a jednocześnie jakoś podkopuje to pragnienie i cały czas robi coś, co sobie szkodzi, a właściwie teraz opisałem połowę najbardziej fascynujących postaci, od nie wiem, boksera Jake'a LaMotty, a po wielu, wielu innych, to ta właśnie sprzeczność dążeń, takie zaskoczenie, jedność sprzeczności jest myślę czymś, czego poszukujemy i co od razu nas przykuwa, prawda? Chłopak z Poprawczaka, koloratka, Boże Ciało. Dotąd w swojej pracy zawsze staram się definiować postać centralną przez postaci drugoplanowe, czyli robić taki typowy, taki polifoniczny jakby rodzaj opowieści, w którym mamy jakiegoś protagonistę, czy teraz też protagonistkę, mam w paru projektach, która jest określana de facto przez inne postaci. Czyli ma oczywiście jakąś swoją wyrazistą osobowość, ale też myślę, że to może mieć trochę, tak sobie uświadomiłem, związek z tym, że dotąd też pracowałem nad takimi dwiema postaciami jakoś tam bliźniaczymi, w sensie nad Tomkiem z Hejtera i Danielem z Bożego Ciała i te postaci były dość mocno tricksterskie i takie nieuchwytne, łatwo wchodzące w różne role i zmieniające te role i w ogóle tematyka jakby roli społecznej była tak bardzo na pierwszym planie i jakby właśnie płynności tej roli społecznej. I myślę, że stąd też ważniejsze w jakimś sensie dla mnie były postaci drugoplanowe dla zrozumienia postaci centralnej niż to czasem bywa, bo to były postaci, które uważam, że jakoby obie tak się trochę były wytwarzane przez środowisko, do którego trafiały.
Dla mnie najważniejsze, to jest to, co jest najważniejsze w postaci, to nie chodzi tylko o jej rolę, czy to jest antagonista, czy to jest protagonista, czy to jest bohater, który się nie zmienia, czy to jest bohater, który się zmienia. Najważniejsze jest to, czy bohater wywołuje emocje, czy jakby, czy jakieś takie uruchamia pokłady empatii u widza, bo to jest najważniejsze. Jakby emocjonalna reakcja widza na to, co ogląda, emocjonalna reakcja widza na bohatera. Nie musi być bohater, który się zmienia w ogóle. To jest taki wymóg, ale niekoniecznie, ja niekoniecznie w niego wierzę. I to jest najważniejsze. Jeśli bohater się nie zmienia, to musi wywołać empatię u widza. I to jest najważniejsze. To jest kluczowa sprawa, żeby złapać u bohatera. Bo możemy go też na przykład nie lubić, ale możemy go się bać. I to jest taka emocja, która przywiązuje widza do bohatera. I dzięki temu jakby bohater nie jest odrzucany, nie jest obojętny. On wcale nie musi o dużo walczyć, nie musi wiele wygrywać, nie musi wiele ryzykować. Wystarczy, że go lubimy albo że mamy jakikolwiek emocjonalny z nim związek. Myśląc o strukturze scenariusza, myślę zawsze o bohaterze albo o bohaterce. Też przyglądając się różnym scenariuszom, różnym historiom, bardzo często jest tak, jeśli nie zawsze, że struktura wyłania się z postaci. I czasem, w zależności od tego, jaka jest postać, przemiana tej postaci w tej strukturze jest konieczna, a czasem nie. Czasem przemiana może być potencjalna, czasem bohater może dostać szansę na przemianę, ale ze względu na swoje wady, słabości, nieumiejętności jej po prostu nie wykorzysta. Natomiast dobrze jest, żeby w filmie, w opowieści istniało chociaż coś takiego jak potencjał na zmianę. Ponieważ to jest coś, na co widz tak naprawdę może mieć nadzieję. Wszyscy chcemy się zmieniać, wszyscy chcemy wierzyć, że można to zrobić, że można przełamać schematy, iść w inną stronę, iść do przodu, jakkolwiek by tego nie nazwać. Chcemy wierzyć, że tak się da, bo w życiu nie zawsze tak się da. Więc budowanie nadziei na zmianę, nawet jeżeli ona się nie wydarza, jest czymś, w co widz się bardzo mocno angażuje. Myślę, że bohater zawsze musi przejść przemianę. Natomiast myślę, że najciekawsze dla mnie jako widza również są takie filmy, gdzie bohater przechodzi przemianę o 10%. Bo nie ufam i jako widz, i jako autor filmom, gdy ktoś z... nie wiem, no... przedsiębiorcy z branży mięsnej staje się zagorzałym wegetarianinem. Jako widzowie czujemy zawsze, że to zgrzyta. Być może dlatego, że takie przemiany są najłatwiejsze, one są również w życiu najłatwiejsze. W życiu również najtrudniej jest się coś sobie przemyśleć i zmienić się o 10%, a nie o 180 stopni. I wydaje mi się, że takie filmy są najlepsze i najprawdziwsze. Także taką przemianę polegającą na tym, że bohater coś przemyślał i coś zrozumiał, a nie stał się zupełnie nową osobą, film zawsze musi mieć, bo bez tego nie ma filmu. Ale i jako widz, i jako twórca lubię przemiany nieduże, a realistyczne. Ja lubię, kiedy tak się dzieje, bo ja lubię to jako widz, więc tym bardziej jest to gdzieś, wpływa to na mnie jako na twórcę. Bo jak widzę bohatera, który nie dąży do niczego, o niczym nie marzy albo przed niczym nie ucieka, to trochę nie wiem, czemu mam mu w tej drodze towarzyszyć, do czego ona zmierza. Widzę, że coraz więcej jest takich filmów, gdzie bohater jest taki bardziej... spokojny w swojej drodze, nie zawsze przechodzi przemianę, ale zwróciłabym tu uwagę na to, że zazwyczaj wtedy otoczenie tego bohatera się zmienia. No, znamy wiele różnych filmów, które nie mają tego elementu, a są wspaniałe. Ja myślę, że w większości przypadków jednak ta przemiana jest taką dobrą zasadą opowieści, bo mi się wydaje, że film jest rodzajem opowieści bardzo silnej, bo operującej zmysłami takimi jak wzrok, jak słuch i bardzo sugestywna jest ta opowieść. Dlatego ta przemiana jest jakby, dobrze jest o niej myśleć, żeby ona była. Chyba że robimy wszystko a rebur, ale to musimy najpierw znać zasady gry. Musimy wiedzieć, jak to zrobić z przemianą, żeby zrobić bez przemiany na przykład.
Powiem herezję, ale nie, bo wydaje mi się, że wcale tak nie jest, że bohater musi się za wszelką cenę zmienić. To zależy od filmu, naprawdę zależy od filmu. No, konia z rzędem temu, kto pokaże mi, w jaki sposób zmieniają się, nie wiem, postaci u Antonioniego na przykład, tak? Często to są postaci, które właśnie trwają w pewnym takim stasis, tak? I to stasis jest po prostu istotą tego, co Antonioni chce powiedzieć o świecie i co chce powiedzieć o nas samych, bo my też aż tak się nie zmieniamy, jakbyśmy chcieli, tak? Najczęściej konkludujemy, że w ogóle się nie zmieniamy, tak? To jest rzecz, której w kinie raczej nie należy wypowiadać głośno. Natomiast nie uważam, że to jest konieczne, chociaż uważam, że dla mainstreamowego sukcesu filmu, i jeżeli w ogóle chcemy poruszać się w mainstreamie, to tak, to w 99% tak, bo kino mainstreamowe non-stop obiecuje nam możliwość zmiany, tak? Obiecuje nam, że jeśli się postarasz, to dasz radę, jeśli pokochasz, to wszystko będzie dobrze i tak dalej, i tak dalej. No chcemy w to wierzyć, no i powiem tak, i dobrze. Dobrze, bo dopóki w to wierzymy, to mamy do czego aspirować. To jest pewien problem zawsze z bohaterem, dlatego że oczywiście są te takie zasady ogólnie przyjęte i one sprawdzają się jednak na ogół przy pisaniu scenariuszy. To znaczy bohater musi przechodzić przez ten tak zwany łuk przemiany, prawda? I mimo że to są takie szkolne zasady, to jednak one się sprawdzają w praktyce. Musi mieć, na pewno musi mieć też skazy, ponieważ zwykle nie godzimy się na bohatera, który jest z jednej ulepionej gliny, prawda? Jest zdecydowanie tylko niesie pozytywne ładunki. A zresztą to, co obserwujemy teraz, zwłaszcza w twórczości serialowej, tej takiej z górnej półki, prawda? To właściwie autorzy i twórcy tych seriali się prześcigają w tym, żeby budować coraz bardziej właśnie jakby skłębione postaci, prawda, i takie niejednoznaczne w ocenie moralnej. No więc oczywiście to, co mnie pociąga w bohaterach, to jest też wewnętrzna komplikacja. To jest jakby to, co nazywamy skazą, prawda? I staram się szukać takich bohaterów, którzy niosą w sobie taki ładunek. Chodzi o to, i to w ogóle zresztą odnosi się do wszystkich elementów tworzenia filmu, a też pisania scenariusza. To jest próba właśnie szukania tego, co posiada dwa przeciwstawne ładunki, prawda? Co jest jakby jakimś tematem ukrytym, który się nie jest odsłonięty jakby całkowicie, prawda? To jest ta zasada posługiwania się kontrapunktem, prawda, w opowieści. To wszystko odnosi się również do bohatera. Ten bohater, który ma w sobie te przeciwstawne ładunki, jest ciekawy i on jest jakby takim nośnikiem historii, fabuły. Musi być skonfrontowany z jakimś konfliktem. No, konflikt w ogóle rządzi opowieścią, rządzi kinem. Bez konfliktu nie ma kina. Pracując nad postaciami, ja też lubię robić takie ćwiczenie właśnie, żeby raczej wsłuchać się w postaci. Jakkolwiek może śmiesznie albo banalnie by to brzmiało, to jest ćwiczenie, które naprawdę bardzo fajnie pomaga rozwinąć postaci. Czyli dać postaci coś powiedzieć. Jeżeli masz postać, którą właśnie sobie wybrałeś, ty Błażej, jeżeli masz postać, którą sobie właśnie wybraliśmy do projektu, warto spotkać się z nią, tak mentalnie, i zadać jej parę pytań. I zapisać to, co ta postać mówi. I owszem, można z postacią wywiad przeprowadzić, można ją zapytać o to, co jej się wczoraj przydarzyło, co tam zbudziło jej jakieś emocje. Niech ta postać ci opowie swoim językiem. Kolejną fajną sprawą do poznania postaci jest takie ćwiczenie, które też jakby bardzo otwiera oczy scenarzystom, a zajmuje naprawdę bardzo mało czasu. To znaczy, ja proszę, żeby wybrać sobie tę postać i napisać, jak ta postać opowiada o jakimś fajnym momencie swojego życia, radosnym, może najfajniejszym, najprzyjemniejszym, i smutnym momencie swojego życia. I na każdą z tych części daje dokładnie 3 minuty. Także całe ćwiczenie zajmuje 6 minut,
A to złoto, które tam ludzie znajdują przy robieniu tego ćwiczenia, no to jest rewelacyjne. I bardzo często z tego ćwiczenia, takiego małego, a wykonujemy ich no, bardzo dużo na naszych zajęciach, bardzo często z takiego ćwiczenia wychodzą rzeczy, które potem lądują w scenariuszu. Bo nagle scenarzyści poznają jakąś zaprzeszłą historię tej postaci, poznają wnętrze tej postaci, ale też zaczynają słyszeć tę postać. I to jest fajne, bo wtedy każda postać mówi trochę innym językiem. Także słuchać postaci. Widzisz, znowu słuchanie to wraca, że mieć otwarte uszy, nie tylko na ludzi i świat dookoła, no bo scenarzyści muszą być bardzo dobrymi obserwatorami, ale też na postacie, z którymi się pracuje. No jakby nie było, myślę, że scenariopisarstwo to jest taki dosyć schizofreniczny zawód, no bo siedzisz sam na sam z komputerem, który tak naprawdę jest twoim jedynym przyjacielem, a w głowie masz te kilkadziesiąt postaci, z którymi się spotykasz. No i jak faktycznie mieliśmy na przykład jakieś takie spotkania, planowanie w zespole scenariuszowym, no to siedzimy te 5 dni czy coś i rozmawiamy o ludziach, czyli postaciach, którzy nie istnieją, ale bardzo nas to emocjonuje. Także no tak, słuchać tych swoich postaci. Kiedy przyglądam się postaciom, chyba podstawowym pytaniem, które zawsze zadaję bez względu na historię, etap projektu czy bohatera, to jest pytanie, czy ja tego bohatera bądź tą bohaterkę rozumiem. Nigdy nie zastanawiam się nad tym, czy lubię, czy nie lubię, bo to tak naprawdę nie ma dla mnie takiego znaczenia, bo ja mogę bohatera nie znosić, ale rozumiem jego motywację, intencje, pobudki i on może być z tym, jak jest okropny bądź okropna, fascynujący. I ja, no to jest jakby przykład bohatera w Nocnym Strzelcu albo Hannibal Lecter. To są bohaterowie, którzy są okropni. Ale właśnie są fascynujące. Ja ich nie lubię, ale chcę za nimi podążać, jestem ich ciekawa. Więc chyba przede wszystkim chodzi zawsze o rozumienie intencji, motywacji, emocji i wtedy mogę iść za kimś. A w momencie, kiedy bohater robi coś, co jest tak naprawdę nieprawdziwe wobec tego, kim wydał mi się, że już jest, no to wtedy od razu zaczynam kwestionować jego bądź jej działanie. Dlaczego tak? Dlaczego teraz? Przecież ja już myślałam, że to jest ktoś taki, taki i taki, a teraz nagle się okazuje, że ktoś robi coś, co nie pasuje do tej postaci i w tym momencie jakby pęka cały portret, który sobie zbudowałam. I to jest moment, żeby się zastanowić, czy tak ma być, dlaczego tak ma być, czy to działanie bohatera jest takie, jak ma rzeczywiście być, dlaczego jest takie, czy ono jest rzeczywiście niespójne, dlaczego się pojawiło. I to jest taki moment, w którym nagle w głowie rodzi się milion pytań, które trzeba skonfrontować wtedy z autorem tekstu, żeby się zastanowić, co jest ważniejsze. Czy ta ekspozycja, która coś mi już o tej postaci powiedziała, czy ten gest, który robi ta postać, bo wtedy w jedną albo w drugą stronę trzeba ten tekst troszeczkę przepisać, żeby zbudować spójność. Czy może kolejna rzecz, która jest dla mnie super ważna i jest bardzo związana z tym, czy rozumiem postać, czy nie, to jest poczucie, czy ta postać jest spójna sama ze sobą. Tak, zazwyczaj najpierw piszę tak zwaną wersję zero. Wersję po prostu free ride, bez trzymanki, po prostu wszystko jest możliwe, postaci sobie mnożę i tak dalej. No i potem się zaczyna właśnie ten proces analizy i na przykład bardzo lubię sklejać różne postaci w jedno, bo na przykład nie potrzeba mi jest tego i tego i tego, ale jedna taka postać to by była fajna, która ma to i to i to i to. I to jest już wtedy, ale do tego muszę mieć już jakiś dystans. Na początku daję sobie prawo właśnie multiplikowania postaci, no żeby potem właśnie móc sobie to ograniczyć. No postać jest wtedy jakby potrzebna, kiedy jest dla historii potrzebna. No to postać, która tylko jest po to, żeby na przykład coś śmiesznego powiedzieć, coś, to jest bez sensu. Ona musi być istotna w narracji.